już rozpoczynamy. Mam nadzieję, że sprawne poprowadzenie i tutaj czynny wielki udział koleżanek i kolegów w dyskusji pozwoli, że o 16 godzinie oddolniemy już skoki na kwiatkę z udziałem Małysza, który eliminację wczoraj wygrał. Proszę kolegów, serdecznie, ale to bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na tradycyjne roczne podsumowanie działalności Zarządu Okręgu w Gdańsku. Przyjęli nasze zaproszenie i są obecni pan senator Andrzej Grzyb, którego serdecznie powitajmy. Witam również pana Wiesława Pioczkowskiego, kapitana żeglugi wielkiej, kapitana portu w Gdańsku. Witam niemniej gorąco nadleśnictwa Holbudy Edwarda Warmuda. Tartus Marcina Szydlarski. Słuchajcie, są to ludzie, których dzisiaj żeśmy w waszym imieniu zaprosili, którzy umiłowali przyrodę, którzy umiłowali wody, którzy wiedzą, że woda jest najcenniejszym produktem na tej ziemi. Bez wody nie można żyć. Witam również gorąco, przyjął zaproszenie pan Jerzy Kret, prezes Ligi Ochrony Przyrody i serdecznie ci tutaj na przyrodzie witamy. Są to ludzie nie tylko kochający przyrodę, las, wodę, ale to bardzo serdecznie nastawieni do Polskiego Związku Węgarskiego i to jest chyba najważniejsze oprócz tej miłości do przyrody tych panów. Proszę kolegów, witam delegatów wybranych na 29 zjazd okręgowy będących na tej sali. Witam prezesów kół Okręgu Gdańskiego. Witam przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego, rzecznika dyscyplinarnego. Witam wreszcie członków Zarządu Okręgu. Witam mistrza Polski w lekarstwie spławikowym, w dyscyplinie spławikowej. Wiesława Piaseckiego. No słuchajcie, po iluś tam latach, nie chcę się wstecz, bo to w przyszłym roku kwietniu jest 60. rocznica. Pewnie 60 lat musiało płynąć, zanim wyrósł tak wspaniały mistrz w naszym okręgu. Cieszę się, że jest z nami również tu na tej sali. Witam pracowników biura, którzy przygotowali dzisiejsze nasze spotkanie, którzy obsługują to spotkanie. I niejako chcę zasygnalizować, że nie ma wśród nich dyrektora okręgu, który ze względu na śmierć brata wyjechał na pogrzeb, który się wczoraj odbył daleko, daleko na południu Polski. To są rzeczy, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Witam wszystkich, których pominęłem, mam nadzieję, że nie pominęłem i przechodzę do dalszej części naszego spotkania. Proszę kolegów, chciałbym teraz koleżanki i kolegów poprosić o powstanie.